Wyzywał od najgorszych strażników miejskich z Gliwic w internecie, teraz musi zapłacić ponad 5 tysięcy złotych grzywny. Wyrok podano do publicznej wiadomości. Straż Miejska z Gliwic nie odpuszcza internetowym hejterom i pozywa ich do sądu. Użytkownicy internetu często czują się zbyt swobodnie i nie zdają sobie sprawy, że nikt nie jest tam anonimowy. Widzimy różnicę między krytyką a pomówieniami. Prawomocny wyrok sądu dotyczący zniesławienia poprzez portal Facebook dowodzi tylko słuszności naszej opinii, że w internecie nikt nie jest anonimowy i każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Nie akceptujemy nienawiści. Nie akceptują też inne służby, choćby policja. Niemal nie ma dnia, żeby w mediach społecznościowych nie przewijały się wulgarne komentarze na temat ich działań. Sporo z nich pojawia się choćby na oficjalnych profilach śląskiej policji. Taki przypadek w ostatnim czasie, na początku roku w Jastrzębiu, kiedy to policjanci sprawdzali realizację przepisów związanych z noszeniem maseczek za pomocą kamer. Taki komunikat zamieściliśmy na naszych stronach. No i policjanci spotkali się z hejtem ze strony jednej z osób, której właśnie wydawało się, że jest anonimowa. Policjanci z cyber namierzyli tego człowieka i ten człowiek musiał już przeprosić w sieci policjantów za to, co powiedział. Ale czasami za słowami idą czyny, o czym niestety przekonują się choćby ratownicy z wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. W ubiegłym roku ratownicy szkolili się, jak bronić się przed agresją fizyczną ze strony pacjentów lub osób postronnych. Mimo to nadal dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Choćby ostatnia sytuacja przykra w weekendzie majowym, która wydarzyła się na ulicy Mariackiej, gdzie za zespołem ratownictwa medycznego została rzucona butelka po piwie. Ale to nie tylko ten jeden przypadek. Wcześniej dwukrotna agresja w Rudzie Śląskiej, gdzie rozbito nawet szybę karetki, gdzie napastnik próbował zaatakować zespół ratownictwa medycznego. I czy twarzą w twarz, czy w internecie agresja słowna może nieść ze sobą skutki w postaci procesów sądowych? Warto więc mocno zastanowić się, zanim naciśniemy przycisk Enter przy publikacji komentarza.